Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Anna Buklej z tej strony. Moi drodzy Państwo, dzisiaj znajdujemy się w Panekaj, w Polskiej Sobotniej Szkole, gdzie, moi drodzy, odbywają się zajęcia z historii, geografii, matematyki i innych. Tutaj macie w chwili obecnej panią Monikę. Wrzesień. Jaki kolejny miesiąc mamy? Wrzesień. Poza tym wszystkim, zaraz obok, tutaj mamy matematykę. Pokażę Wam. Nie będziemy jej przeszkadzać. Zobaczycie już za chwilę kilka wywiadów, między innymi z Tomaszem Markiem i panią Małgorzatą Dzikowską, która jest w chwili obecnej w Chester. Poza tym mamy również kilka bardzo, bardzo fajnych wywiadów z najmłodszymi. Wybrałam tylko dwójkę tak naprawdę tych, którzy bardzo chcieli być kochani w social media, bo dzieci powiedziały: pani to ciągle coś nagrywa, a nas tam nie ma. Czy możemy coś powiedzieć? Zatem wszystko przed Państwem. Dary Szcześniak. Ojcze, jak ci się prowadzi? wyglądały dzisiaj twoje zajęcia tutaj? No, byłem bardziej zestresowany chyba niż dzieciaki, bo pierwszy dzień, więc tak dopiero się gdzieś tak uczymy wzajemnie. One mnie, ja ich, ale bardzo powiem, że tak twórczo. Twórczo. Bardzo energiczne, bardzo twórcze dzieciaki, więc bardzo szybko nam ten czas minął. Więc ja bardzo pozytywnie, z bardzo pozytywnymi emocjami i takim pozytywnym odbiorem. Super. A gdybyśmy mieli zadać pytanie, czego najczęściej dzieci pytają ojca Cezarego? Jakie są najczęściej zadawane pytania? Najczęściej nie wiem, bo były właśnie różnorodne. To nie mogę powiedzieć, że było. Nie mogę powiedzieć, że było jedno, ale trochę było o strój, trochę o to, kim jestem, ale też dzisiaj sobie rozmawialiśmy o Panu Bogu, więc różne rzeczy. Kto stworzył Pana Boga na przykład? Dzisiaj było w jednej grupie główne pytanie, na które żeśmy sobie zaczęli rozmawiać i skończymy w następnym miesiącu. Ja dzisiaj, jak dzieci właśnie odchodziły do rodziców, to jedno z dzieci powiedziało do mnie, mówi: wiesz, że elektrykę to stworzył Pan Bóg, jakbyś nie wiedziała. Ja mówię: dobrze, mówię, to znaczy, że religia przebiegła bardzo, bardzo pozytywnie. Czyli rozumiemy, że twoim zdaniem religia w polskiej szkole sobotniej jest potrzebna. Dlaczego? Dlaczego? Żeby sobie poszukać odpowiedzi na pewne pytania. Typu właśnie odnośnie Pana Boga, odnośnie wiary, jako tego innego sposobu poznawania też tej innej rzeczywistości. Bo z jednej strony nauka, te nauki ścisłe odnośnie rzeczy materialnych są bardzo ważne, żeby zrozumieć świat, ale też są ważne odpowiedzi na te takie też głębsze pytania, skąd to wszystko pochodzi, skąd się zaczęło i też o naszą wiarę, o taki nasz system wartości i tego, jak żyjemy. Jako osoby wierzące, żeby też, bo wiara też potrzebuje zrozumienia i dlatego jest potrzebna katecheza. Super. Ja mogę Wam powiedzieć, że jako dyrektor Polish Integration Support Center wraz ze wszystkimi nauczycielami w ogóle podjęliśmy takie decyzje, że poszerzymy nasze zajęcia właśnie o religię, o matematykę, o polski, o zajęcia WF-u, chociażby też o geografię, która tak naprawdę w chwili obecnej odbywa się w Chester. I zaraz sami zobaczycie, co pan Tomasz Marek ma nam do powiedzenia razem z panią Gosią Dzikowską, bo tym razem oni są tam, więc łączymy się z nimi. Pozdrawiam. Pan Tomasz, nasz nauczyciel przedmiotu, którym jest geografia. Tomasz, dlaczego geografia? Taka pasja, teraz już pewnie ciężko do tych czasów wrócić myślami nawet, ale odkąd pamiętam, od małego spędzałem czas z atlasem w ręku i zawsze marzyłem o odkrywaniu dalekich lądów, a nie było nam to w tamtym czasie zupełnie dane, więc to była podróż typowo palcem na mapie. No ale zawsze pamiętam, jak już byłem w szkole podstawowej, to marzyłem o tym, żeby powiedzieć komuś, że jestem geografem i tak tą drogę poprowadziłem, że nim się stałem. Czyli przyjemny, spożyteczny. Przyjemny, spożyteczny. Oprócz tego historia. Historia, tak. Historia zawsze mnie interesowała. Nie sposób jest odwiedzać, poznawać świata bez jego historii, która jest nieodłączną częścią jak gdyby odwiedzania tych miejsc, które dane jest mi zobaczyć. Od pewnego czasu również studiuję historię tutaj naszą i europejską i też powoduje to, że mam dużo większą wiedzę w tym temacie i mogę się ją dzielić z grupami, które zabieram na różne wyjazdy. Super. A jak się odnalazłeś w roli nauczyciela w naszej szkole? No to jest dobre pytanie, bo nie dane mi było nigdy uczyć. Zresztą nauczycielem nie jestem tak naprawdę. Ale świetne doświadczenie. To jest przeniesienie czegoś z terenu jak gdyby na zajęcia lekcyjne, czyli czymś, co normalnie się dzielę z dziećmi czy z uczestnikami naszych wyjazdów w terenie, a co mogłem dzisiaj zrealizować w klasie i sprawiło mi to wielką radość.
Super, podobało Ci się? Bardzo mi się podobało i na pewno wrócę. Dzieciaki super. Wydaje mi się, że wręcz zaskoczony byłem tym, że jednak wiedzę posiadają i były aktywne w trakcie tych zajęć, także bardzo pozytywnie. Ja też byłam pod wrażeniem tych zajęć. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć i mam nadzieję, że we Wrexham tak samo będziecie dobrze bawić się jak my tutaj. Pozdrawiamy. A ja robię to, co najbardziej lubię, czyli wyruszam. Do zobaczenia we Wrexham. Do zobaczenia. I mamy dzisiaj również takiego specjalnego, super chłopaka. Słuchajcie, on jest bardzo, bardzo aktywny, jeżeli chodzi o polskie zajęcia i jest bardzo, bardzo fajny. Jak masz na imię? Fabian. Fabian. Co Ci się najbardziej podobało dzisiaj na zajęciach? Historia. Historia. A kto prowadził historię? Pani Monika. I co tam było? Była historia o Polsce, czyli Mieszko I, który był władcą Polski, czyli inaczej nazwano Polanie. Pięknie. A poza historią, co jeszcze Cię miałeś ze zajęcia? Religia. I kto prowadził religię? Brat Cezarek. Brat Cezarek. I trochę nam opowiadał, że Bóg stworzył ziemię. Mhm. Coś jeszcze mówił? Ale teraz wiem, że Bóg budował ziemię aż 7 dni. No nie, naprawdę? Dzisiaj wam to powiedział? Tak samo ile mam lat. Mam 7 lat. No to pięknie. Zatem kochani, mamy dorosłych gości, mamy też takich mniejszych gości. Fabian wraca na historię, tak? Tak. Żeby dowiedzieć. I żeby nie było, że wyróżniamy tylko i wyłącznie mężczyzn, mam przy sobie Zuzię, tak? Zuzia bardzo chciała też coś powiedzieć, moi drodzy Państwo, więc Zuzia, co Tobie się dzisiaj najbardziej podobało? Geografia. A co z geografii? Pan przyniósł mapę i pokazał nam rzeki i góry. Mm-hmm. I coś jeszcze było takiego fajnego dzisiaj na zajęciach? Historia. Historia. A co było w historii? Było o Polsce i jak Polska była zbudowana. No, fenomenalnie. Czyli myślisz, że wcześniej chodziliście na 1,5 godziny do szkoły, a teraz chodzicie chyba na 5? To które były fajniejsze zajęcia? Te 1,5 godziny czy te na 5 godzin? Na 5 godzin. A dlaczego? No, bo są więcej fajnych lekcji i WF jest fajny bardzo. A co robicie na WF-ie? Najpierw się rozgrzewamy i wtedy się bawimy. Bawicie się. A masz jakieś ulubione zabawy? Nie. Jeszcze nie. To przypuszczam, że wszystko przed Wami. A teraz, moi drodzy Państwo, od wszystkich dzieci z tej polskiej sobotniej szkoły i tej z Wrexham i z tej z Chester, kochani, wesołego alleluja! Yes!